Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Postanowiłam, że dzisiaj nagram vloga, chociaż nic tak naprawdę się nie będzie działo, ale wiem, że i takie nudne, domowe vlogi też lubicie. Ja niedawno wstałam, jest godzina 11, zdążyłam już ogarnąć kuchnię i wstawiłam pierwsze pranie. Także jest sukces. Za chwilę zabieram się za śniadanie. Jeszcze nie wiem do końca, co takiego sobie wymyślę. Myślę, że coś z cukinii, bo właśnie mam napoczętą, także myślę, że coś z tego. Pogodę mamy dzisiaj bardzo, bardzo ładną, za chwilę Wam pokażę, także myślę, że wybierzemy się dzisiaj na jakiś dłuższy spacer. No i jak mówiłam, mamy naprawdę bardzo, bardzo ładną pogodę. Tam bardziej z tamtej strony, tutaj nad tym balkonem jest słoneczko, także naprawdę jest bardzo, bardzo ładnie. Myślę, że jest równie ciepło. Nie patrzyłam jeszcze, ile dokładnie stopni, ale no, słoneczko mówi samo za siebie. Właśnie tak wygląda, kiedy się zostawi. Co ty tam robisz? No chyba tam nie byłam. Tu w ogóle jest taboret, który nam się złamał. Także miał ochotę wylizać sobie formę po mafinkach, w której robiłam galaretkę. Co ty tam robiłeś? Co? Ciarnuchu, ty niegrzeczny. Co tam robiłeś? Rozumiem. Zawsze kiedy zaczynam na któregoś narzekać, to nagle zjawia się ekipa pomocnicza. Tak? Ekipa? Kici, kici. Kici, kici. No cześć. Chcecie się przywitać? Chcecie się przywitać? Cioniuńka. A ty coś znowu tam zieresz. Klanciuch. Kanunio. Kici, kici. Co znowu tam zieresz? Co ty znowu tam zieresz? Normalnie głodomory wieczne. Wieczne głodomory. A swoją drogą koty nie tylko na żywo, ale też kopcie. Już zabrudzone burakiem, którego dzisiaj wyrzucałam. Postanowiłam, że przygotuję sobie już na obiad i tu, jak mogliście zobaczyć, starałam sobie troszkę więcej niż pół cukinii. Zasypałam to delikatnie solą, żeby po prostu to puściło wodę. Później sobie to odsączę i będę miała właśnie cukinię. Za chwilę dodam taką część cebuli, ząbek czosnku i to tą całość doprawię. A tutaj już gotuje mi się kasza jaglana. Ja mam oczywiście kaszę jaglaną ze swojskiego wyrobu, jest to kilogram i ją kosztuje tam naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Zalałam ją naprawdę minimalną ilością wody. Zaświecę tutaj światło. I teraz mieszam i pilnuję, żeby mi się to tutaj nie przypaliło, aż kasza będzie miękka. Także to tak, to później ostudzę i pokażę Wam, co robię dalej. Kiedy jakieś 90% tutaj tej wody, ja sobie później dolałam jeszcze trochę tutaj, mam rosół, także taką chochelkę małą sobie dałam tego rosołu. Jeżeli wyparowało 90%, ja sobie to przykrywam i zostawiam na kilka minut, niech to tam jeszcze do siebie, że tak powiem, dochodzi, a ja zajmę się śniadaniem. Pierwszym elementem mojego śniadania jest błonnik naturalny, to jest babka plesznik plus babka jajowata. Ja daję tutaj płaską łyżeczkę, to jest około 3 gramów i zalewam sobie to wodą, żeby szklankę napełnić i zostawiam na kilka minut, niech to tutaj troszkę, że tak powiem, spęcznieje i zajmę się smoothie. Dzisiaj właśnie naszła mi ochota na smoothie i znalazłam jeszcze w zamrażarce czarną porzeczkę, którą zbierałam w zeszłym roku sama. Także mam takie dwa opakowania. Mleko bez laktozy i myślę, że dodam jeszcze jakieś nasiona chia albo coś na stylu. Zaraz zobaczę, co tam mam w swoich zbiorach. Jak mogliście zobaczyć, dodałam tutaj właśnie dwa opakowania tej czarnej porzeczki, szklankę mleka, pół szklanki wody oraz nasiona chia. Swoje również mam ze swojskiego wyrobu. Ja Wam te wszystkie produkty ze swojskiego po prostu podlinkuję i przypominam, że na hasło nieidealne macie 7% rabatu na całe zakupy, także
bardzo Wam polecam zakup, bo są to produkty naprawdę bardzo dobre jakościowo, no i przede wszystkim tanie, także ja to blenduję i będzie śniadanie dla mnie oraz dla mojego chłopaka. Tak naprawdę wcale nie planowaliśmy, ale na śniadanie będą lody. Dodałam chyba zbyt mało mleka, ale stwierdziłam, że lody też są spoko, także mamy lody porzeczkowe z nasionami chia. Ale najpierw mój błonnik, a dopiero potem lody. Światło mam tutaj beznadziejne, ale powiem szczerze, że troszkę się zasiedziałam przed laptopem, bo zaczęłam czytać sobie o poście dr Dąbrowskiej, także jeżeli mieliście jakieś doświadczenie z takim postem, to dajcie mi znać w komentarzu. Chciałabym za jakiś czas właśnie taki post sobie przeprowadzić, głównie ze względów zdrowotnych. Wiecie, spadek kilogramów to jest, że tak powiem, dobry skutek uboczny, tak to mogę nazwać, ale głównie mi zależy właśnie na oczyszczeniu organizmu, na walorach zdrowotnych, także jeżeli mieliście styczność z tym postem, jeżeli przeprowadzałyście go u siebie, bądź u któryś z Waszych znajomych na takim poście był, to koniecznie dajcie mi znać, co o nim myślicie i jakie są Wasze wrażenia, a może macie jakieś ciekawe pomysły na przepisy, coś takiego, także dajcie mi znać koniecznie w komentarzu. Ja zabieram się za dokończenie mojego obiadu, także za chwilę Wam pokażę, co kolejno będę wykonywać. Tutaj mi kotek zaczepia nogę. Także pokażę Wam, jak ja to przygotowuję. Teraz sobie odsączę cukinię, ona już tutaj jest, myślę, że gotowa, także pokażę Wam, jak ja ją odsączę i dalsze kroki, że tak powiem, przygotowań, także odwracam kamerę i już Wam pokazuję. I ja tą cukinię po prostu sobie wyłożę na taki zwykły ręcznik papierowy i wycisnę właśnie ten nadmiar wody. Później dodam cebulę. Właśnie zastanawiam, czy dodać tą połówkę, czy po prostu całość. Za chwilę zobaczymy czosnek, kaszę i za chwilę Wam pokażę, co dalej. I teraz dodałam właśnie pół tej cebuli jednak, ząbek czosnku i teraz dodam sobie mojej kaszy. I szczerze Wam powiem, że nie wiem, ile tutaj jest tej kaszy, bo ja to wszystko robiłam, że tak powiem, na oko. Ona tu, jak widzicie, wchłonęła wszystkie płyny, także ja to dodaję. Za chwilę całość wymieszam, pokażę Wam, jakie przyprawy będę używać. I już Wam pokazuję. I tutaj mam paprykę słodką, nie, tu jest papryka słodka, tu jest papryka wędzona, również słodka, także te dwie papryki dodam. Tutaj mam pieprz ziołowy, taką przyprawę grill burger, ona jest naprawdę bardzo dobra i daje taki lekko dymny posmak, także fajnie tu będzie pasować. Odrobinę marejanku, zioła prowansalskie, mam również taką oliwę z oliwek z czosnkiem, także dodam kilka kropel oraz troszkę, tak pół łyżeczki, myślę, że tych płatków drożdżowych nieaktywnych i są to ze swojskiego wyrobu, także również Was odsyłam, to wszystkie te tutaj w słoiczkach oraz to mam ze swojskiego wyrobu, no a te ze zwykłych sklepów, także dodam, doprawię to, zagniotę, że tak powiem i będę formować mini burgery. Przepisu zainspirowała mnie tak naprawdę Izabela Niemiec, która niedawno rzucała swój foodbook, w którym pokazywała burgery, tam pamiętam, że jeszcze była kukurydza i tak dalej. Także linka do Izy Wam zostawię na dole. Tam pokazywała też właśnie z kaszy jaglanej, pamiętam, z kukurydzy. Też dodawała płatki właśnie drożdżowe, także Izę serdecznie pozdrawiam. No i linka macie na dole. Ja formuję swoje burgery i muszę zajrzeć właśnie do tego foodbooka Izy, żeby zobaczyć, w ilu stopniach ona to piekła. Wiem, że z termoobiegiem, ale nie pamiętam w ilu stopniach, także zobaczę zaraz u Izy i obiad będzie tak naprawdę już gotowy.
Później zrobię jeszcze tylko frytki z selera. Pierwszy raz będę robić, powiem wam szczerze, że ja nie lubię selera. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam taki dość spory kawałek selera, który został mi po świętach. Także zobaczymy. I teraz wsypię jeszcze zmielone 3 łyżki płatków owsianych i pół szklanki nasion słonecznika. I przełożę... Widzicie, na to nie wpadłam. Ja co prawda nie będę mielić sobie nasion słonecznika, bo ja już mam gotowe w formie mąki właśnie słonecznikowej. Także za chwilę dodam sobie, myślę, że tak łyżeczkę, półtorej. To akurat jest jakaś mąka z Dino, ale słonecznikową również znajdziecie na swojskim wyrobie. Już tak będę wam przypominać tylko. Oraz dodam tak łyżeczkę małą mąki z ciecierzycy, którą swoją drogą bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię dodawać do placków z cukinii, czy też placków z batatów, ziemniaków. Także dodam łyżeczkę mąki słonecznikowej oraz łyżeczkę mąki z ciecierzycy. I ostatecznie wyszło mi 5 takich kotletów. One są takie, widzicie, jak pół dłoni tak naprawdę. I 200 stopni z termoobiegiem. Będziemy piec około pół godziny. Następnie przewrócę i troszkę przypiekę z drugiej strony, żeby były chrupiące na zewnątrz, a takie miękkie w środku. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Postanowiłam, że trochę tego selera tutaj podgotuję, żeby on był bardziej miękki. Zrobimy się a la frytki belgijskie z selera, także go troszkę podgotowuję. Tle możecie słyszeć już wirowanie, także za chwilę zajmę się powieszeniem prania. I jak trochę podgotowałam ten seler, on nadal jest twardy, natomiast zrobił się taki bardziej elastyczny. Dodałam oliwę z oliwek tej cząstkowej, z cząstkiem. Słodką paprykę oraz taką klasyczną przyprawę do ziemniaków. Także to chwilę się pomarynuje, aż się zrobią burgery. Jak się zrobią burgery, wstawię właśnie te frytki. I tak się prezentują te burgery. Tutaj mam 3, a pozostałe 2 wziąłem sobie, już przygotowałam na dzisiejszy obiad. Mam tutaj ogórki konserwowe i jeszcze czekam na frytki. Wrzuciłam je właśnie do piekarnika. Także myślę, że tak 15-20 minut i powinny być gotowe. I tak się prezentuje w całości mój obiad, także życzcie mi smacznego. I chciałam wam dać znać, że wczoraj, szukając właśnie informacji na temat postu dr Dąbrowskiej, trafiłam na kanał Anna Sudow. Anna Sudow, tak, linka zostawię wam na dole. I powiem wam, że bardzo fajny kanał. Tutaj jest dużo wegańskich przepisów, dużo wegańskich foodbooków, zakupów. Także bardzo, bardzo inspirujący kanał, także was tam zachęcam. Ja zabieram się za oglądanie, już tutaj mam odpalone właśnie najnowszego vloga. I na pewno nadrobię zaległości, które tutaj są, których jeszcze nie widziałam, także naprawdę bardzo wam polecam. Ma tylko 15 tysięcy subskrypcji, także naprawdę warto zasubskrybować, bo kanał jest naprawdę wartościowy. Sobie na spacer. Jesteśmy teraz w takim parku, tak naprawdę na granicy. Tutaj za mną, jak widzicie, rzeka, a za rzeką już są Niemcy, także jesteśmy po stronie polskiej jeszcze i pójdziemy się przejść w tamtą stronę. Nie będę wam pokazywać, bo tam są ludzie, ale pójdziemy właśnie w tamtą stronę i zobaczymy, co tam jest, bo jeszcze nie byliśmy. Byliśmy w tamtą stronę, byliśmy tam za granicą, ale w tamtą stronę jeszcze nie szliśmy, także zobaczymy, co tam ciekawego jest. Widzicie, jest przepiękna pogoda. Jest cudowne słońce, ja sobie narzuciłam kurtkę na krótki rękaw, ale chyba za chwilę ją ściągnę, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło, także co, idziemy!
i doszliśmy sobie pod taki wiadukt. Mogliście na wcześniejszych przebitkach zobaczyć, gdzie jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Tam po drugiej stronie, myślę, że nie widać, ale tam już jest granica niemiecka. No i generalnie sobie tutaj pochodzimy, troszkę posiedzimy może. Ja mam ochotę usiąść tam, widzicie, prosto tak nad rzeką, także zaraz zobaczymy, czy tam da się usiąść. I tam z tamtej strony jest takie miejsce do siedzenia i tak dalej, tam w ogóle jaką dziwnie moja twarz wygląda. No, ale generalnie jest bardzo, bardzo ciepło, jest godzina około 17, a mimo to naprawdę jest bardzo ciepło. Ja mam krótkie rękawy, kurtkę zrzuciłam z siebie, bo naprawdę bardzo przyjemnie. Także my sobie posiedzimy trochę tutaj. Do domu, ja już sobie spięłam włosy, bo mi troszkę przeszkadzały. Po drodze weszliśmy do Biedronki, kupiliśmy kilka rzeczy, między innymi sałatę i pomidora i za chwilę będę robić burgery. Kupiłam właśnie bułki grahamki, które się podpiekają w piekarniku i wykorzystam te moje kotlety, które robiłam na obiad i na kolację będziemy mieli właśnie burgery. Dam chłopakowi też jednego, chociaż on nie do końca jest przekonany do tego pomysłu. Ale niech spróbuję, zobaczymy, może mu akurat zasmakuje i myślę, że będziemy oglądać serial 13 powodów, chyba tak się nazywa. Zostawię wam link do Filmwebu, właśnie tam z nazwą tego filmu, bo nie jestem pewna, czy on tak się nazywa. Wydaje mi się, że tak, że 13 powodów, by umrzeć. No nie do końca wiem, jaki jest tytuł, więc na dole będziecie mieli nazwę. No i co? Ja czekam, aż mi się to wszystko tutaj odgrzeje i później pokażę wam, jak te burgery wyglądają. Jeśli chodzi o sos, to ja tutaj wykorzystam ketchup. Akurat ja mam z Tortexu, to jest moim zdaniem najlepszy ketchup, także my cały czas kupujemy ten jeden i jedyny. I mam tak mniej więcej taką łyżkę i użyję również majonezu tego Lights. Akurat tym razem mamy z Hellmann's, poprzednio mieliśmy inny, ale wiecie, te wszystkie Lighty są tak naprawdę takie same. Dam tutaj czosnek, trochę soli, pieprzu i sos będzie gotowy. I tak się prezentuje ten burger. Nie mam pojęcia, jak to będę jeść, bo to jest naprawdę, zobaczcie, no wielkości dłoni. Niestety nie mam patyczków takich, wiecie, do szeszłyków, żeby tutaj dać, żeby mi się to nie rozleciało. Ale myślę, że to będzie pyszne, normalnie już mi ślinka cieknie, tak życzcie nam smacznego. Burgery były przepyszne, także polecam wam spróbować tego właśnie przepisu. Możecie go dowolnie modyfikować, według własnych uznań, rzecz jasna. Ja już jestem wykąpana, zrobiłam sobie cebulkę na głowie, mam na twarzy również pielęgnację. Ten olejek z Zapach Ciszy w tej chwili właśnie używam. Także co, ja już jestem gotowa tak naprawdę do spania. Mamy godzinę 21 bodajże. Idziemy oglądać serial, zostały mi 2 odcinki. W sumie został mi jeden, ale na drugim wczoraj chłopak zasnął, także obejrzymy 2 odcinki. To jest chyba tylko jeden sezon. Chyba nie ma drugiego sezonu. Jeszcze. Także obejrzymy sobie te 2 odcinki. No i co? I pójdziemy spać. Także żegnam się z wami w tym roku. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli lubicie takie zwykłe.
domowe vlogi. No i co? Do zobaczenia już w następnym filmiku.